Uczestniczka Trulf pokazała zdjęcia przed plastycznie, czy to była dobra decyzja? Trzeba przyznać, że uczestnicy programu Trulf wyróżniają się na tle uczestników innych programów. Chodzi tu głównie o ich naturalność. Choć jak po czasie się okazuje, jedna z uczestniczek jeszcze przed programem zdecydowała się na operację plastyczną nosa. Pokazała, jak wyglądała wcześniej. Kinga, bo o niej tutaj mowa, prowadzi własną działalność gospodarcza, w której leczy sprzedaż nieruchomości. Koordynację projektów i management hostess. Jej największymi pasjami jest podróże. Fotografia oraz sport. 32-latka na co dzień mieszka w Wodzisławiu. Singielka jest już od 7 lat, a dotychczas była w dwóch poważnych związkach, w tym jednym narzeczeńskim. Ideal Kingi to wysoki, zadbany mężczyzna o szerokich barkach i niezbyt obfitym zaroście, aktywny, przebojowy i opiekuńczy. Uczestniczka zyskała sympatię widzów. Już na samym początku programu Kinga zauroczyła się ze wzajemnością Marcinem. Jednak ta relacja nie przetrwała pierwszego większego kryzysu. Obecnie 32-latka jest w parze z Mateuszem. Choć tu raczej możemy się spodziewać tylko przyjaźni, a nie miłości. Trulf, o krok od tragedii. Uczestnicy nieźle poimprezowali. Co wydarzyło się na rajskiej wyspie? Nie da się przejść obojętnie obok urody Kingi. Jednak jak się okazało, uczestniczka Trulf wcześniej wyglądała nieco inaczej. Na swoim profilu na Instagramie przyznała, że wygląd jej nosa bardzo jej przeszkadzał. Dlatego postanowiła co z tym zrobić. Na zdjęciach sprzed lat widzimy, jak wyglądała przed operacją. Chirurg plastyczny uniósł koniuszek nosa oraz zlikwidował garbek. Trzeba przyznać, że uczestniczka przeszła świetną metamorfozę. W nowym formacie TVN7 grupa Singli przez kilka tygodni szukać będzie prawdziwej miłości w pięknej rezydencji na rajskiej wyspie w Kolumbii. Relacje uczestników badane są wykrywaczem kłamstw. Uczestnicy poznają wyniki testu dopiero podczas ceremonii prawdy, w obecności wszystkich pozostałych mieszkańców. Co ciekawe, inni uczestnicy mogą zadawać dodatkowe pytania, co nieraz podgrzeje atmosferę. Stanowo zdobyta wiedza przystapia do ceremonii miłości, podczas której zdecyduje, z kim ma szansę na prawdziwe uczucie. Trulf możecie oglądać codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 w TVN7 lub na playerze. Uczestnicy Trulf boją się Edyty Zajac. To są moje dzieciaki. W takiej odsłonie jej jeszcze nie widzieliśmy. Wozniak Starak zapomniała pofarbować odrosty. Czy świadomie wyeksponowała siwiznę? Zdjęcia.